Przede wszystkim reprezentujemy tutaj branżę cementową i dla branży cementowej jedną z największych aplikacji dla tego produktu jest beton. Szczególnie beton towarowy, może być również beton prefabrykowany. W szeroko pojętym budownictwie jest to materiał w zasadzie niezastąpiony. W związku z tym jest używany we wszelkiego rodzaju budownictwach. A szczególnie w budownictwie mieszkaniowym z uwagi na to, że w Polsce wciąż jeszcze brakuje mieszkań. Wciąż nie mamy standardów europejskich. Buduje się w tej chwili w granicach 170-180 tysięcy metrów sztuk mieszkań i w związku z tym zastosowanie betonu towarowego jest bardzo ważne. Beton towarowy ma szczególne właściwości, daje się bardzo plastycznie kształtować. Można go wykorzystać w dowolnie wymyślonych konfiguracjach architektonicznych. Mamy tutaj spektakularne projekty, jeżeli chodzi o budownictwo i mieszkaniowe, i kubaturowe, i wystawiennicze. Jest bardzo trwałym nośnikiem konstrukcyjnym, jak również jest materiałem bardzo ekologicznym. W związku z tym z całego serca zachęcamy, żeby ten surowiec był stosowany właśnie w tej dziedzinie. A potrzeby są, uważamy, że my jako przemysł jesteśmy w stanie dostarczyć każdą niezbędną ilość surowca. Prefabrykacja ma przyszłość przede wszystkim, że pozwala znacznie szybciej budować, znacznie dokładniej, z większą kulturą techniczną, a jednocześnie mieć do zastosowania niejako znacznie mniejszą ilość pracowników, którzy stawiają taki budynek. Ze względów logistycznych również nie ma całego bałaganu na budowie. Przyjeżdżają gotowe elementy w określonej sekwencji, są montowane. Oczywiście do tego jest niezbędna kultura techniczna. Myślę, że mamy tutaj duże zaplecze i impuls powinien wyjść tutaj moim zdaniem od największego inwestora, chociażby w ramach programu Mieszkanie Plus, który powinien preferować takie budownictwo, tak samo jak elektryczne samochody, gdzie pewne nowe technologie teraz wchodzą w użycie. I sądzę, że rząd powinien wspierać takie inicjatywy.